Szanowni Państwo, długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniego tematu, który dzisiaj chciałem zaprezentować, aż w końcu padło na zagadnienie jakości energii elektrycznej. Zagadnienie to jest dosyć mało znane, chociaż w ostatnich latach zyskuje dosyć mocno na popularności. Wszystko za sprawą pewnej zmiany, która zaszła w 2007 roku. Mianowicie energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro, a stała się towarem. Skoro stała się towarem, musi spełniać odpowiednie normy jakościowe. Zastanówmy się przez chwilę, co to jest jakość. Słownik języka polskiego PWN definiuje ją w następujący sposób. Jakość jest to zespół cech wyróżniających dany przedmiot, stanowiąc o tym, że jest on tym przedmiotem, a nie innym. Ładnie, prawda? No jak to odnieść do prądu elektrycznego? No, energia elektryczna powstaje w wyniku procesu produkcyjnego. Niemcy na elektrownię mówią Kraftwerk, fabryka mocy. Czyli jest to proces produkcyjny, energia elektryczna jest towarem, możemy określić ją jakimiś normami jakościowymi. No a więc zobaczmy, jak wygląda definicja jakości energii elektrycznej. Jest to zbiór parametrów opisujących właściwości procesu dostarczania energii do użytkownika w normalnych warunkach pracy, określających ciągłość zasilania oraz charakteryzujące napięcie zasilania. No, już mniej przyjazna definicja, ale mam nadzieję, że po tej prezentacji wszystko będzie jasne i ta definicja będzie jak najbardziej przejrzysta. Zastanówmy się na moment, jakie występują zaburzenia w sieci elektroenergetycznej. Tak wygląda idealny przebieg. No niestety rzeczy idealne występują tylko w podręcznikach. Życie codzienne pokazuje, że sprawy mają się zgoła odmiennie. I nie będą to wszystkie zaburzenia, ja prześledzę te najważniejsze. Zdarzają się takie rzeczy jak chwilowy zanik napięcia, wahanie amplitudy, czyli ta wartość napięcia rośnie bądź spada, bądź przepięcia. Przepięcia z przepięciami możemy się spotkać na co dzień, nawet w naszych gospodarstwach domowych, jeżeli włączamy lub wyłączamy takie odbiorniki jak suszarka, odkurzacz, mikser. I ostatnie zaburzenie, odkształcenia spowodowane wyższymi harmonicznymi. Proszę Państwa, nasza prezentacja ma tytuł Problemy prądu z harmonią. Nasza prezentacja będzie dzisiaj dotyczyła wyższych harmonicznych. Co to są te wyższe harmoniczne? Żeby to zrozumieć, musimy określić, czym charakteryzuje się przebieg sinusoidalny, czyli taki, jaki znajduje się w naszych gniazdkach. Otóż charakteryzuje go częstotliwość. Przyjmujemy, że jest to 50 Hz. Mogę zapytać o coś? Oczywiście. Znaczy, bo w Polsce jest 50 Hz. Bo... Tak, to zależy od danego kraju. To są specyficzne procesy zachodzące w turbogeneratorze związane z prędkością obrotową i innymi parametrami tego turbozespołu. Moje pytanie dotyczy trochę jakości, czy na przykład częstotliwość wpływa na jakość prądu. Oczywiście. Częstotliwość również jest jednym z parametrów określających jakość energii elektrycznej. Okej. Harmoniczne. Harmoniczne to też przebiegi sinusoidalne, lecz o częstotliwości będącej całkowitą wielokrotnością. Czyli teraz poświęcimy wyższą matematykę, skoro wyższe harmoniczne. Czyli trzecia harmoniczna, 3 razy 50, 150 Hz. Jak widzicie, trzecia harmoniczna ma częstotliwość trzykrotnie wyższą od tej częstotliwości harmonicznej podstawowej. Piąta harmoniczna, 5 razy 50. 250. Doskonale. Siódma harmoniczna. 7 razy 350. Świetnie. I proszę Państwa, jeżeli zsumujemy tych kilka przebiegów sinusoidalnych, nałożymy je na siebie, otrzymamy przebieg wypadkowy, który będzie tylko z nazwy sinusoidalny. On już jest mocno odkształcony, jest dalej przebiegiem okresowym, bo zmienia się z jakąś okresowo, ale nie jest już idealnym sinusoidą. No i wiemy wszystko harmonicznie. Jeżeli udamy się do elektrowni, w pobliżu generatora z odpowiednim urządzeniem, to zobaczymy na ekranie tego przyrządu pomiarowego prawie idealną sinusoidę. A co się stanie, jeżeli taki analizator podepniemy
do gniazdka w takim miejscu, jak teraz się znajdziemy. No, ta sinusoida już nie jest taka idealna. Mam teraz do Was pytanie. Chciałbym, żebyście się przez krótką chwilę zastanowili i odpowiedzieli mi na pytanie, gdzie jakość energii elektrycznej, czyli gdzie ta sinusoida jest lepsza? W zakładzie przemysłowym, czy w centrum miasta, na przykład takie jak Warszawa? Zakładzie. Słucham? W zakładzie. Myślę, że w zakładzie. Centrum. Mamy różne głosy. Ja, ale wygrał zakład. Ja pozostawię Państwa w niepewności. Na razie nie dam odpowiedzi na to pytanie. Prześledzimy sobie różnego rodzaju odbiorniki energii elektrycznej, które zniekształcają nam tą energię elektryczną w sieci. Zaczniemy od takiego elementu, który możemy znaleźć w naszych domach. Jest to oświetlenie energooszczędne. Ja go tak nazwałem. Chodzi mi tutaj o oświetlenie wyładowcze, czyli takie jak widzimy na przykład tutaj. Takie świetlówki, czy też takie świetlówki kompaktowe, no, które na pewno każdy z nas posiada w domu. Ja tutaj dla Państwa przygotowałem specjalnie taką świetlówkę. Proszę się nie obawiać, bo wiecie, że zawierają rtęć. No ale to wszystko przebiegło zgodnie z instrukcją. Nie ma żadnego zagrożenia. Taka świetlówka, proszę, to jest... Proszę bardzo. Taka świetlówka zawiera dosyć specyficzny układ elektroniczny, który wprowadza te zaburzenia. Innym przykładem jest sprzęt komputerowy. Nie chodzi mi tutaj oczywiście o myszki, klawiatury. To nie ten sprzęt komputerowy. Tutaj chodzi głównie o zasilacze, UPS-y, monitory, drukarki. To są te odbiorniki, które znacząco pogarszają nam jakość energii elektrycznej. Inny przykład, trakcja elektryczna. Oczywiście nie chodzi tutaj o pociągi, tylko jeżeli Państwo jadą pociągiem, to spójrzcie przez 20 minut przez okno. Tam co mniej więcej 15-20 km znajdują się podstacje trakcyjne, które zasilają tą trakcję elektryczną. W tych budynkach znajdują się takie elementy, które nazywamy diodami. Dioda jest to taki specyficzny element, który służy do przetwarzania tejże energii na prąd stały. Diodę można porównać do takiego zaworu, który przepuszcza jak wodę w jednym kierunku. Czyli woda może przepłynąć swobodnie w tym kierunku, ale w tym kierunku już jest przebieg zaworowy i koniec, nic nie możemy, woda nam nie przepłynie w tym kierunku. W rezultacie nasz przebieg sinusoidalny zyskuje taki przebieg. Takie działania wprowadzają ogromną ilość harmonicznych do sieci. Ostatni taki przykład to napędy elektryczne. To takie specyficzne układy służące do zasilania silników elektrycznych, które również zawierają takie diody, jaką Państwu pokazałem i również powodują ogromne zniekształcenia energii elektrycznej. Ok, z tą wiedzą teraz, czy moglibyście mi ponownie odpowiedzieć na pytanie, gdzie będzie lepsza jakość energii elektrycznej? W zakładzie przemysłowym czy w centrum miasta? Teraz tutaj, gdzie będzie lepsza jakość energii elektrycznej? Myślę, że lepsza będzie w centrum miasta. Drodzy Państwo, zdecydowanie lepsza jakość energii elektrycznej w zakładzie przemysłowym. Dlaczego tak się dzieje? Otóż tak, w zakładzie przemysłowym mamy dosyć dużą liczbę tych odbiorników o dużej mocy, ale zgromadzonych w jednym miejscu. Czyli obrazowo możemy sobie pokazać to w ten sposób. Łatwiej jest nam później taką energię wyfiltrować z takich dużych odbiorników zgromadzonych w jednym miejscu, niż z wielu odbiorników malutkich porozrzucanych w różnych miejscach tej sieci elektroenergetycznej. Wówczas musimy stosować osobne filtry, które zdecydowanie podraszają cenę takiego układu, no i ekonomicznie jest to nieuzasadnione. Dlatego też zdecydowanie lepsza jakość energii elektrycznej jest w zakładach przemysłowych. Zakłady przemysłowe w ostatnim czasie stały się samowystarczalne. Generują same energię elektryczną z odpadów produkcyjnych. I muszą przez to spełniać restrykcyjne warunki przyłączenia do sieci, żeby tą energię elektryczną sprzedać. No, co dają te harmoniczne? No, wydawałoby się, jakiś odkształcony przebieg, no trudno. Otóż to jest bardzo niekorzystna rzecz w sieci elektroenergetycznej. Pierwszą rzeczą są straty w liniach przesyłowych. Proszę sobie wyobrazić, że mamy generator o mocy 3 MW.
Przesyłamy energię elektryczną. Okazuje się, że do odbiorcy dociera tylko 1 MW. Pozostałe 2 MW marnują się na straty. Duży swój udział w tym mają harmoniczne. Kolejna rzecz, nieprawidłowe zadziałanie zabezpieczeń elektrycznych. Wyobraźmy sobie proces produkcyjny, który musi zostać utrzymany 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Jeżeli zatrzymujemy proces produkcyjny na 30 sekund, są to wielomilionowe straty, a przywrócenie całej produkcji zajmuje tydzień. Uszkodzenie urządzeń elektrycznych. Skoro są straty, to straty przeważnie spowodowane są ciepłem wydzielającym się w tych urządzeniach, co powoduje ich uszkodzenie. I ostatni, no już dosyć skrajny przypadek, to porażenia prądem elektrycznym, które wiadomo mogą doprowadzić do śmierci. Jeżeli projektant takiej instalacji elektrycznej nie przewidzi wpływu harmonicznych, w skrajnych warunkach może dojść do porażenia. Drodzy Państwo, 8 minut to niezbyt dużo czasu, by mówić o harmonicznych. Tym niemniej mam nadzieję, że zmieni się Wasze podejście w momencie, gdy włączacie komputer, włączacie takie źródła światła. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem jakości energii elektrycznej, tu jest mój adres mailowy. Mogę Państwu przesłać artykuł właśnie problemy prądu z harmonią. I znajdziecie Państwo tam na pewno znacznie więcej informacji na temat zagadnienia jakości energetycznej. Ja bardzo dziękuję.